Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Oto Neurologia Praktyczna. W tym odcinku zajmiemy się podziałami zawrotów głowy. Takim najbardziej tradycyjnym, starym podziałem zawrotów głowy to jest podział na zawroty głowy układowe i nieukładowe. Podział ten został stworzony dawno już, ponieważ jakieś 120 lat temu przez niemieckiego neurologa Edwarda Hitziga. Podział ten nie jest zbyt precyzyjny, tak delikatnie mówiąc. Dlaczego? Układ generalnie jest to zbiór tkanek i narządów, które tworzą jakąś jedną całość, która pełni podobną funkcję w organizmie. Mamy na przykład układ nerwowy, układ trawienny, układ kostno-stawowy i inne. I to są typowe układy. Natomiast błędnik jako struktura nie jest układem, jest to narząd. Dlatego mówienie zawroty głowy układowe w stosunku do zawrotów błędnikowych, zaburzeń błędnikowych nie jest precyzyjny, ponieważ tak jak wspomniałem, błędnik nie jest układem, jest narządem. Z kolei w drugą stronę zawroty głowy nieukładowe oznaczają według tego podziału zawroty pochodzące z centralnego układu nerwowego, ale układ nerwowy jest jak najbardziej układem, dlatego określenie zawrotów pochodzących z ośrodkowego układu nerwowego zawrotami nieukładowymi też nie jest zbyt precyzyjne. No dobrze, a teraz ogólnie zawroty głowy jako objaw zawsze odczuwalne są w głowie, trzeba zauważyć. To znaczy nie ma zawrotów głowy, to znaczy zawrotów w ogóle w innych narządach. Na przykład nie ma zawrotów brzucha, nie ma zawrotów klatki piersiowej, nie ma zawrotów ręki, zawrotów nogi. Dlatego pojęcie zawroty głowy jako takie, mimo że jest jak najbardziej prawidłowe i powszechnie używane, można zastąpić po prostu słowem zawroty, czyli można powiedzieć, że zamiast odczuwam zawroty głowy, odczuwam zawroty. Wtedy domyślnie i tak wiadomo, że chodzi o zawroty głowy. Zawroty głowy odczuwane są zawsze w głowie, nawet niezależnie czy one od źródła ich pochodzenia, czy one są pochodzenia błędnikowego, czy pozabłędnikowego, to i tak odczuwane są właśnie przez głowę, przez centralny układ nerwowy. Na przykład typowo obwodowe zawroty głowy, czyli łagodne napodowe położeniowe zawroty głowy, generowane przez przesuwające się otolity w uchu wewnętrznym, i tak odczuwane są przez centralny układ nerwowy jako zawrót głowy. No dobrze, jeśli wiemy, że ten tradycyjny, stary podział zawrotów na zawroty głowy układowe i nieukładowe nie jest zbyt szczęśliwy, tak delikatnie mówiąc, to jakie są bardziej precyzyjne, czy jakie są bardziej trafne? Otóż taki najbardziej precyzyjny i trafny podział zawrotów głowy jakby zakłada podział ich według anatomii, czyli według lokalizacji miejsca, z którego one pochodzą, i wyróżnia tutaj zawroty głowy pochodzenia obwodowego i centralnego, albo inaczej zawroty obwodowe i centralne. Otóż zawroty obwodowe to są te, które są właśnie wytwarzane w błędniku, względnie również w nerwie przecinkowo-ślimakowym, czyli tym nerwie, który łączy właśnie błędnik z pniem mózgu. Natomiast zawroty centralne, albo inaczej ośrodkowe, generowane są właśnie w mózgu, czyli w centralnym układzie nerwowym. Dodatkowo te zawroty ośrodkowe albo centralne możemy podzielić jeszcze na trzy grupy, na zawroty głowy podnamiotowe, nadnamiotowe i czynnościowe. To już jest bardziej skomplikowane, ale może wyjaśnię, o co chodzi. Otóż ta dolna część mózgu, która składa się z pnia mózgu oraz muszczku, oddzielona jest taką błoną zbudowaną z opony twardej od tej górnej części mózgu, dlatego ta część dolna pod namiotem, zwana częścią podnamiotową, zbudowana z pnia mózgu i muszczku, to jest właśnie ta jedna część, z której mogą pochodzić zawroty głowy, i ta część górna powyżej namiotu, czyli tej błony z opony twardej, zwana częścią nadnamiotową, z tej części również mogą pochodzić zawroty głowy. Natomiast zawroty głowy czynnościowe, które też należą do ośrodkowych zawrotów głowy, na przykład zespół PPPD, o którym będę mówił w jednym z kolejnych odcinków, też jak najbardziej należy do ośrodkowych zawrotów głowy. Kolejny bardzo precyzyjny i trafny podział to podział na zawroty receptorowe i pozareceptorowe. W zasadzie on jest podobny do tego pierwszego podziału.
zawroty głowy receptorowe to są te, które pochodzą z błonnika, a więc tam, gdzie znajdują się receptory narządu równowagi. Te receptory, czy tak zwane czujki, które reagują na ruch ciała, na ruch głowy, czyli reagują na przyspieszenie kątowe, na przyspieszenie liniowe, czyli też grawitację. I dlatego nazywają się receptory, przepraszam, zawroty receptorowe. A w przeciwieństwie do tych zawrotów receptorowych, wszystkie inne rodzaje zawrotu głowy to są zawroty pozareceptorowe. I wreszcie mamy kolejny, trzeci, bardzo dobry podział, już nie według lokalizacji anatomicznej, ale względem objawów. Mianowicie zawroty możemy podzielić na vertigo i dizziness. To są takie określenia anglojęzyczne, które spotyka się w literaturze na temat zawrotów głowy pochodzącej z całego świata i tam te objawy są zawsze opisywane albo jako vertigo, albo jako dizziness. Vertigo to są zawroty głowy typu wirowania, one są bardziej charakterystyczne dla zaburzeń błędnikowych, oraz dizziness to są te niewirowe zawroty głowy, które mogą być różne. Może to być uczucie jakiegoś bujania, chwiania, niestabilności, braku równowagi, oszołomienia, braku pewności, czyli całe takie spektrum niewirowych zawrotów głowy. W praktyce jakkolwiek zawroty typu vertigo zdarzają się częściej w zaburzeniach błędnikowych, to nie są dla nich tylko charakterystyczne, ponieważ one mogą występować w zaburzeniach ośrodkowych również. I odwrotnie, zaburzenia typu dizziness, czyli te zaburzenia równowagi, też nie są, mimo że częściej zdarzają się w zaburzeniach ośrodkowych, to nie muszą być charakterystyczne tylko dla zaburzeń ośrodkowych, bo zaburzenia błędnikowych również mogą wystąpić. Dlatego ten podział na objawy nie uwzględnia albo nie jest całkowicie kompatybilny z podziałem anatomicznym. Te objawy mogą być mieszane. Dobrze, reasumując, stary, tradycyjny podział na zawroty głowy układowe i nieukładowe nie jest zbyt precyzyjny i jest coraz mniej stosowany, coraz mniej popularny, aczkolwiek nadal mogą Państwo taki podział spotkać w swojej dokumentacji medycznej, w wypisach ze szpitala, w opisach konsultacji lekarskich i tam te określenia mogą się jeszcze znajdować, aczkolwiek już coraz rzadziej, bo ten podział jest jakby wycofywany. Natomiast bardziej nowoczesne i precyzyjne podziały to podział na zawroty głowy obwodowe i centralne albo pochodzenia obwodowego i centralnego, zawroty głowy receptorowe i pozareceptorowe, no i podział, który jest szczególnie popularny w literaturze anglojęzycznej, podział na vertigo i dizziness, czyli względem objawów. Myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.